Anna Oberc o swoim rozwodzie. To było coś pozytywnego. Cześć, to jest Flesz Celebrycki, zapraszam. Annę Oberc możemy ostatnio oglądać w serialu TVN Singielka. Znamy ją też z serialu Na Wspólnej, filmów Fenomen czy Król Życia, a także spektakli w warszawskich i krakowskich teatrach. Niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym, ale okazuje się, że aktorka ma za sobą rozwód. Stało się to kilka lat temu. Opowiedziała o tym podczas niedawnej wizyty w Dzień Dobry TVN. To była bardzo trudna decyzja po 9 latach małżeństwa. To jest coś pozytywnego, co się stało w moim życiu. Wiele kobiet tkwi w związkach, które są nieudane. Ja dość młodo wyszłam za mąż. Oczywiście tego nie żałuję, bo mam jakieś doświadczenie za sobą. Opowiedziała Oberc w rozmowie z Anną Kalczyńską i Jarosławem Kuźniarem. Oczywiście bałam się rozwodu. To była strasznie trudna decyzja. Byłam młoda, miałam 29 lat. To jest wszystko strasznie trudne. Może było mi łatwiej, bo nie mieliśmy dzieci, a to bardzo wiąże ludzi. Była we mnie potrzeba i cieszę się, że się na to odważyłam, że umiałam się zmotywować. Oczywiście całe moje otoczenie mówiło, jak śmiesz, jak możesz, bo takie mamy społeczeństwo. Ale po co tkwić w czymś, co jest po prostu złe, co nie hula, wyznała Oberc. Aktorka dodała też, że chodziła do psychologa, co pomogło jej w rozwoju osobistym i zrozumieniu całej sprawy. Jak przyznała, obecnie jest bardzo szczęśliwa. My ze swojej strony życzymy jej, aby szczęśliwa była również w zbliżającym się nowym roku oraz kolejnych. Wam również życzymy samych szczęśliwych chwil, a od czasu do czasu zaglądajcie na Plejadę. Cześć!